avec Théo Walcott qui enchaîne ensuite. Appel parfait, conclusion géniale, 1-0 pour Arsenal. Superbe la finition de Théo Walcott, très très calme devant la sortie de Joe Hart, son coéquipier dans l'équipe nationale d'Angleterre. Théo Walcott qui voulait jouer de plus en plus souvent dans l'axe, il a dit à maintes reprises la saison dernière. Voilà pourquoi, parce qu'il se sent de plus en plus à l'aise dans cette situation maintenant, les one-to-one comme on dit en anglais, devant le gardien, là il était vraiment exemplaire. Et c'est son troisième but dans cette préparation d'Arsenal, il a marqué notamment face au Galatasaray il y a quelques jours. Là il est dans le dos de la défense et notamment de Gaël Clichy. Bon point pour Arsenal, 1-0 en faveur des Gunners. Très jolie passe aussi. La vitesse parfaite pour qu'il puisse battre Joe Hart avec son tir, Théo Walcott. Et dont on se demandait s'il allait prolonger ou non son contrat en fin de saison dernière. Finalement, il est resté à Arsenal. Et lui, il marche bien, on l'a dit, troisième but pour lui en préparation. Olivier Giroud aussi en grande, grande forme. 7 buts marqués dans cette préparation pour l'instant, dont un absolument sublime face au Napoli. Et ce sera intéressant de le voir à l'œuvre, alors que l'autre avant-centre français, Yaya Sanogo, lui, est blessé. Zadowolony z gry swojej obrony być nie może. 3-0 to jest knockout w Helsinkach. Mieliśmy tam swój złoty medal bokserski w wadze lekkiej w 52 roku. Zygmunt Rychła. A tutaj wyprowadzający ostateczny cios Olivier Giroud po koszmarnym błędzie Vincenta Kompanego i chyba niepotrzebnym desancie Joe Harta. Trochę rozpaczliwe było to podanie, ale dotarło celu. No i Olivier Giroud zachował się naprawdę bardzo dobrze, z zimną krwią, lobując bezradnego jak dziecko Joe Harta. 3-0 prowadzi Arsenal. Tak jest. Tutaj należy już bić tylko brawo. 4-0! Chyba spalonego nie było. Fenomenalne to zagranie Theo Walcotta. Gwizdek sędziego i chyba jednak spalony. Pokazuje Giroud, że jeśli był, no to taki. Niewielki. Na pół metrowy był. Ale akcja cała na... Negredo wygrał tę rywalizację. Negredo! City nie powiedziało chyba jeszcze ostatniego słowa. Ograł kościelnego. Negredo posłał piłkę między nogami Fabiańskiego i tak oto na razie honorowa bramka dla Manchesteru City. Ale to jest kolejny atut Manchesteru City. Ta fizyczna walka Negredo z Kościelnym zakończona zwycięstwem Hiszpana. No i kiedy wydawało się, że Arsenal już spokojnie dowiedzie i będzie kontrolował bezpieczną przewagę. Nadal jest bezpieczna, ale już mniejsza.